Cześć dziewczyny, gracie w piłkę nożną. Powiedzcie, jak zaczęła się wasza przygoda z tym sportem? Tu, w Łowiczu. To było tak, że w Skierniewicach była utworzona damska drużyna i tam się rozpadła drużyna, a tam grało kilka dziewczyn z Łowicza. I stwierdziliśmy, że chcemy dalej grać i po prostu przenieśliśmy tutaj do Łowicza. Złapaliśmy kilka dziewczyn. No i tak przychodziło ich coraz więcej na treningi i zaczęliśmy tutaj trenować. Ale to jak to wygląda? Jak byłaś młoda, to sobie grałaś na podwórku? To jak byłam młoda, to grałam z facetami, którzy mieli po 30 lat na betonowym boisku. I dawałaś radę? Dawałam radę jakoś tam. A koleżanki jak się zaraziły tym sportem? U mnie to było też właśnie, że z bratem chodziłam na boiska, jeszcze na Pelikanie grałam. A później to chyba szkoła, tak, szkolne zawody w piłkę nożną, no i tak jakoś utworzyło się to. Ja mówię, czemu nie, spróbuję. Mhm. Koleżanka? Ja to miałam już zamiłowanie od młodych lat. Miałam 5 lat, to już grałam z bratem na podwórku, ale nieważne. Później, jak byłam już trochę starsza, to grałam z chłopakami w lidze, w okręgówce, no i tak doszłam tutaj. A czy ustępujesz, znaczy inaczej, czy dorównujesz tutaj poziomem gry chłopakom? Nie wiem, czy dorównuję, przynajmniej staram się, żeby jak najlepiej zagrać na meczu, żeby jak najlepiej pomóc drużynie, no i... A czy zdarza wam się rywalizować z chłopakami? Tak, rywalizujemy z chłopakami na treningach. Trener chce przeprowadzić taki mały sparring, żeby nas trochę pomęczyć, żebyśmy trochę pobiegały i żebyśmy zobaczyły, jak chłopaki grają, jak grają po prostu piłką i żebyśmy się nauczyły czegoś od nich. Żebyśmy walczyły. Żeby sprawdzić nas, czy my jednak po tych treningach coś wywnioskujemy, czy raczej jednak się cofamy. Wygrywacie te mecze? Zdarza nam się, ale... Ale ciężko jest. A powiedzcie, kto jest waszym autorytetem, jeżeli chodzi o sport? Ciężko powiedzieć jest. A to różnie była. Gerard Piqué. A koleżanka? Messi. Ronaldo. A z tej damskiej piłki nożnej? Nie wiem. Nie oglądam damskiej piłki nożnej. No. A powiedzcie, jak myślicie, jak to się dalej będzie toczyć? Czy swoją przyszłość wiążecie z piłką nożną? Ja wiążę. Ja chciałabym wybić się gdzieś dalej. Zagrać w jakiejś, nie wiem, ekstralidze, nawet w reprezentacji. Aż w reprezentacji. No rozumiem. W jakiej lidze gracie i jak wyglądają rozgrywki tej kobiecej piłki nożnej? Gramy w lidze małopolskiej. W drugiej lidze małopolskiej. I rozgrywki wyglądają tak, że są dwie najmocniejsze drużyny, reszta to są słabsze. No i dwie drużyny tylko ze sobą tak naprawdę rywalizują. I to jesteście wy i kto? I SMS Łódź. I do tej wyższej ligi będzie awansować tylko jedna drużyna? Prawdopodobnie tak, będzie jedna awansowała drużyna. A powiedzcie, jak oceniacie swoje szanse na awans? Mamy szanse, duże szanse. Mamy szanse, ale to się okaże w sobotę po meczu. Tak. W czasie meczu. No. A powiedzcie, potem ta wyższa liga, jak to wygląda? To będzie ciężko, bo to będzie już pierwsza liga, no i tam będzie ciężko z dziewczynami. Tu już nie będzie tak, że wygrywamy 6-0 czy 5-0, tam będzie jedna sytuacja i będzie po prostu trzeba strzelić bramkę, tak? I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A to jest na takiej zasadzie, że to też jest podzielone na te rozgrywki juniorskie, seniorskie i tak dalej? Nie. Czyli jest tylko od wieku, od 15 lat. A jak wyglądają wasze treningi? Jak wygląda wasz tydzień, jeżeli chodzi o treningi piłki nożnej? Trenujemy 3 razy w tygodniu, wtorek, czwartek, piątek. Mamy 1,5 godziny treningu. We wtorek i w czwartek treningi są bardziej wysiłkowe, a w piątek takie są luźniejsze, przed meczem. No i... Trudno jest? Zależy kiedy. A powiedzcie, jak to, że zajmujecie się tym sportem, jest odbierane przez wasze rówieśniczki, koleżanki? No, przez niektóre to ciężko, bo to są takie paniusie. No, ale niektóre też się interesują sportem, tylko akurat nie piłką nożną, tak? Są takie, które lubią wysiłek, a są takie, które lubią tylko chodzić gdzieś tam sobie, gdzieś po mieście i o. Ale u mnie nie ma akurat z tym problemu i każdy to akceptuje, że gram w piłkę nożną. Mnie też. Waszym trenerem jest Michał Adamczyk, na co dzień piłkarz Pelikana Łowicz. Powiedzcie, czy interesujecie się tą pierwszą drużyną Pelikana Łowicz i jak to wygląda tutaj relacja z trenerem? Tak, jak najbardziej się interesujemy z trenera meczami. Chodzimy co tydzień, jeżeli grają u nas.
posuwa nam mnóstwo tutaj zagrań i taktyk. Pomysłów, tak? To co oni robią na treningach, to robi razem z nami po prostu. Mówi, jak mamy się ustawiać na boisku. A powiedzcie, jak wasza pasja odbierana jest przez rodziców, waszych ojców? U mnie rodzice są dumni ze mnie, że wspierają mnie jak najbardziej tym, że gram, pomagają mi w tym. No i... A koleżanka? U mnie też tam trochę zdziwienie było, że gram w piłkę nożną, ale przyzwyczaili się do tego. I też jakoś mnie tam wspierają z tej strony, że gram sobie w piłkę nożną i to akceptują. U mnie tata bardzo dobrze chodzi na wszystkie mecze nasze. Bardzo mnie wspiera. No i ja, mama to jest gorzej, no bo dziewczyna jak może grać w piłkę, ale tam nie chce z nią się kłócić, więc... A jak właśnie sobie radzicie z tym stereotypem, że dziewczyna nie może grać w piłkę? Dla mnie to jest w ogóle przesada, bo jak to jest równouprawnienie, tak? Każdy ma prawo do realizowania swoich marzeń. Każdy powinien robić to, co lubi, tak? To, co kocha, co wiąże przyszłość z tym. Macie swoich wiernych kibiców? Mamy. No, przychodzą tacy. Zaczepiają nas, jak idziemy na treningi, to zaczepiają, pytają się, kiedy mecz, z kim i wspierają nas, tak. Życzę w takim razie mam awansu do wyższej klasy rozgrywek i spełnienia swoich sportowych marzeń. Dziękujemy. Dziękuję. Cześć.